wieczorami siedzę i wybieram to. Co się stało? Myślisz, że to, tu jest trawnik? Co to nie, jest? Tu jest filterek i pompka. O kurwa. Chyba to od tego. Dobry? Masz. Ja. Masz, kurwa. Masz. Się zobacz, kurwa, wciągnął. Ja. O ludu. Weź tutaj już picia. Pola, pola. Filterek jest w drugim części? To może teraz tylko tak naciągnę. Spierdalaj, kurwa! Chuju głupi! Wiesz? No. Tu szczelka, tak? I gumka. Dobra, no chyba dobra jest jeszcze. Nie mamy, nie mamy teraz. Matki, kawałek. No idź pod prysarkę. Ktoś to wydmuchaj to. Kurwa, trzeba krzyczeć. To może być, że to co? Może być, że to, że nie dawało paliwa, tak? Na drugą nie dawało rady. No bo widzę po zegarze, że dzisiaj nie skacze, kurwa. Dawno zapomniałem w ogóle o tym, kurwa, tak naprawdę. Dobrze, że sobie przypomniałeś. Miejmy nadzieję, że tylko to. No co, taka awaria to nie awaria. Co to ma, jaka to? Oj. Czy spadł? Nie, to chlapło tylko. Chyba. Dwa bary, kurwa. 7 bar minimum, 7 bar minimum, 25 bar max. Aha, czyli tyle musi być, tak? 7 bar. Na tym na zegarze musi być, tak? No to sprężarka, ty. No nie wiem, ale coś dziwnie chodzi. Kluczyk nie ma tego, napinacz. A kurwa, może być, że napinacz spadł. Ty, ale tam było sporo. Tak, powiem ci... Nie, a to było, hen, kurwa, się zapychało na górę. Ledwo ręko się dotyka już. No. No, sporo spadło objętości. No, ale ile? A mierzyliśmy u tego i 38 pokazuje. Mokra? Mokra, no. A sucha, to co braliśmy, no to 15. Czy 14? Nie, tak, niecałe 15. 49. O, ona odejdzie jeszcze. No. Czyli które nas coś kłamie troszkę. Ile? 38? 38. No ale to nie było takiej tragedii. Pascal... Ty wiesz, co ty mówisz, kurwa? Co? Wie. Wiesz, ludzie tak okoszą, jak muszą uciekać z czasem, to przecież tak koszą. Ty, to jest ta sprężarka, dziwnie chodzi, kurwa. No. Może już i koniec się zbliża, kurwa. Nie, to nie może ci ukończyć. Dobrze, to nie żniwa, kurwa. A napinacz jest? 19? Mhm. Jest. Nie, kurwa. Wiesz, że to jest różnica, jak założyć? No. Dumaj. Nie, na to nakładasz chyba. Nie? Nie, no tak o. Ale jest... Nie, nie wciskaj. Popatrz na... O, tu się coś blokuje. Wystarczy obrócić, obróć, obróć. No tak. Obróć. Popatrz, obróć. No tak, bo tu masz na no to, ten, to włóż. Na śrubki. No to włóż. Tak. Wystarczy to popatrzeć, masz up i do góry, nie trzeba kombinować na śrubki. Trzeba się nauczyć. No to nie trzeba mieć czytać, że składać. Później. A dziwnie, że tak, kurwa. Nigdzie tu nie ma jej miejsca, kurwa, nie? No, co? Nie, powinno być, bo jest odciśnięte, tutaj kółeczko masz na to odciśnięte. No, to wstawię? No, przełóż, będzie dobrze. Kurwa, się go mać. Już bierz na tawot przyklej, kurwa. Jakby nagrać, to by się wtopiło troszkę. Będę ci skręcać, co? No jeszcze.
Dobra, zażegaj na ja. Oliwę po prostu miałem. To jak ja na chodzi, tak może długo nie było. Dawaj dole, bo będzie jak w polonezie. Oliwo, kurwa. Będzie jak w polonezie, kurwa, że będziemy robić pół godziny, a tylko zawsze paliwa nie ma. No ale przecież palnik jeden chodzi. Ale może na drugiego paliwa nie ma. No jak? Tak, ale zobacz, paliwo. Cofa się. Pompka, gdzieś nieszczelność jest. Skąd bierze powietrze? No co, kurwa. Bo chociaż widać, ile paliwa jest. Ej, nie marnuj, kurwa. Proszę, jestem tu. Wiem, działam. Myślę, to przewodę, kurwa. Czy to coś oklapło, ty? Kodrawek. No to tak. No ma to jak do kibli, tak? To zasilanie może się pocić gdzieś, kurwa. Podmienić. Podmienić. No i ten nie wraca, ale... No ale skoro jeden się odpala. No na duże ciśnienie już nie daje takiego. Zajebał w palcach. Tak, zajebał. Gdzie kurwa stoisz? Czy może sący przetarty? Nie, no taki kurwa mokrawy był jako. To było potrzebne w ogóle? Tu? No. Nie, tam. Teraz odkręcałeś drugi, to miałeś problem z odkręcaniem. Tutaj odkręcałeś te sący teraz. Myślałem, że kukurydza twoja, Jaśku, mokra jest. Nie jest. Sucha jest sucha, mokra jest mokra. Dobra, pa, kurwa. Wszystko? Nie wiem, pan zobaczył. Odpala za strzał. Nie, światła. O kurczę. Nie? A to nie były w tamtym roku? Nie. Były. Nie. Nie? Nie. Nie było LEDów. LEDów nie, ale chyba były. To jest stare, no nie? Halogeny. Kurde, profesor. Tu na coś idę, dobra, pokażemy do kameru może. Nic nie nagraliście już same śmiechy w stronę. Czarny, w nocy nic nie widać. Eleganckie ziarko. Czyszczony. Tu jest czyszczony, tu jest nieczyszczony. Też tu nie będzie nic widać, bo ciemno. Tak wygląda nieczyszczony. A tu plewa. A tutaj kurde ziarka połuskany jest. No to jest połuskany, więc to jest. A czego połuskany? A tutaj odbierały połuskany? Nie, też są. Też są? No tak. Powiesz, majster, jak się jeziarka. No tak, o. Tu ja sobie wieczorami siedzę i wybieram to. Ziorka leżą, on tu je. Ten z tyłu jest? A jak? Pokaż. Ale ładowareczka się trona. Wow. Nice. We'll be right back.
śnieg. Sztuczny śnieg. Ty nie ma tam klucza? Kiedyś był. A. O. Ty to jesteś fachura. A nie. Coś kura pokazała. Wyłączam jest coś. O. No? To może być to. Czekaj, to idzie tu, to idzie tu, a to idzie tu. A to idzie tu. No? Zaraz to nie ma dla mnie żadnego rusza, tylko trzeba patrzeć. Czy przestawiłeś tam, to włączyłeś, tak? To się było włączone. No włączyłem, zobaczymy. Nie działa. No to wyłączyłeś, tak? To był wyłącznik główny. No, teraz tak. Włącznik o wyłącznik. Także wszystko jest. Dobrze robią. Co, jak chodzi, to chodzi. Tak, ja to nie mam co psuć. No, tak do 120 i się drugi palnik nie uruchamiał. A sobie tu porozkręcam, żeby przyczyścić. Nie wiem, jakby ktoś kurwa na tym się znał. Do ustawiania. To chuj, o co tu chodzi? Może coś chłopaki powiedzą w komentarzach. No. Tu jest taki ten. Oto komóreczka. I ją też od czasu do czasu trzeba czyścić. Od czego ona jest? Od zamykania palnika. No, jest pięty. Ja nie wiem, to znaczy, że dwa. Dobra, nie interesuj się. Tu jeszcze można było pleciarkę podłączyć. Podwałek. Nie wiem, by się chodziło w międzyczasie. Agregat. Który? Prędowy, prąd. Tylko to wiadomo. O, skitu. Prądownicę. No i co? I podłączyć tutaj pod ten wajs, co się kręci. I prąd robić. I prąd robić. Ja cię pierdolę. Tu człowieku by nie ruszyło to tym. To co, to trzeba było blorusem kręcić? 60, kurwa, wałki urywało. Belarusie też jak mały wałek trzeba, kurwa. Cześć. Chuja widzę. O, widzę nóżki. Weź za nogi pociągnij, pomóż to. Wołaj sąsiada, niech ciągnie za nogi. Kurwa, ja pierdolę. Pociągnij cię, Kejsen, stój tak. Albo pasatem. Siemano z tej strony, Piotr z kanału. Piotr z kanału Hejspuma Team Lubelskie. CPTL. A weź, który lampkę włącz. Dzisiaj będziemy ważyć mierzyć kukurydzę.
Ty, oto takim narzędziem. Nic nie widać. Dobra, ale głos będzie. Najważniejszy jestem. Nie, no plan jest taki, że mamy 60 metrów sześciennych mokrej kukurydzy, która ma gęstość 75 i spada około... I około 1/3 objętości odchodzi na tym, na... A mogłeś tego śrubę? Na wilgoci. No właśnie nie wziąłem, właśnie zawsze nosiłem jak budzienia, teraz tam wziąłem. No, 88. To i postawimy, zobaczymy, czy będzie taki sam. O, jest git. Ale pachnie, co? No ładnie. Kurwa, zjesz, zaraz jedzą. Nie będzie tira, kurwa. Nie. A weźmy tamtą. Tu. Słup przypierdę, zegnij mnie, kurwa. Ja to wino, że straciła. No. Tyle samo. No. Jak ona jest sucha, kurwa, to ona coś. Więcej suchości nie straci, kurwa. No, więc wygląda tak, że mamy 60 metrów sześciennych kukurydzy zebraliśmy z około 3 hektarów. Dzisiaj skończyliśmy suszyć. Były 6 pełnych suszarni 10-metrowych. No i liczymy tak, no bo nie mamy wagi, no to liczyliśmy w ten sposób. Waga mokrej było, objętość litra było około 740 gram, czyli powinno być około 45 ton, 44 mokrej z tych 3 hektarów. Po wysuszeniu patrzyliśmy, że około 1/3 objętości ucieka, czyli około 45 metrów. Skąd pierdolić, powiedz, że się nie opłaca. Około 40 metrów sześciennych powinno zostać kukurydzy suchej o gęstości około tam 700, czyli ile? Około 28 ton powinno być z 3 hektarów. Około 9 ton z hektara wyszło. Ale to są takie spekulacje, wiecie, ważenie objętości takiej, kurwa, kubeczkiem litrowym. Także okaże się wszystko, jak się sprzeda. Może będzie na plusie. Może, no, nigdy nie wiadomo, bo tak teraz liczyliśmy, to nawet nie jest tak źle, ale dopóki się nie sprzeda, to nie wiadomo, bo w sumie może cena spaść drastycznie, może pójść do góry, można zarobić 2000 jeszcze więcej na hektary, jeśli sprzeda się dobrze, a można w sumie być na zero, jeśli cena spadnie do wiosny. W sumie nie wiadomo nic. Kukurydzka sobie. Ile wyszło do przodu? Na razie tylko wiemy, ile z hektara wyszło. 9 ton suchej. 9 ton suchej wyszło teraz z hektara. Tak, bardzo pięknie. Tak spekulujemy. Bardzo, bardzo dobry plon. Czekaj, może wagę zabierzemy. No, pojadę, kurwa. Majster zrobił leciki i super ładowarkę, właśnie leciki. Kurwa, dawaj, zapalim, zobaczym. Patrzcie. Czekaj. Poświeć, bo ja nic nie widzę. Kurwa. O, z tyłu. Tak się na tych mieście, jak się przejechał. No wiem, bo ja wczoraj też patrzyłem, żeby tu nie przypierdolić. O. No i teraz mówisz, o, tam już leży hałba zrzucona. O, teraz widać chociaż. Dwa lodziki. Tu już leży kukurydzka, elegancka. Ale pachnie ją, nie? Zimniutka, suchutka. Pod zębem tryszczyt, piszczyt. No bo liczyliśmy nawet w przeliczniku tym, w przeliczniku... Syngenty. Że 7,5 tony schodzi do suszarni i przy wilgotności, no bo to waga mokrej powiedzieliśmy przy wilgotności 38 jakieś. No bo tak się wykosiło niestety. Zawiódł nas... Nasz miernik. Za każdy raz co innego pokazuje. Trzeba kalibrację mu zrobić elegancko. I wychodziło tak, że mniej więcej z tych 7,5 tony powinno 5 ton zostać z suszarni suchego. Czyli mamy 6 suszarni, takich będzie, więc no około 30 ton, ale to mówię, to są tylko spekulacje i przeliczenia, to nie jest waga dokładna. Tu jeszcze jedna suszarnia została do wysuszenia, a dalej to będziemy myśleć, co robić. Czy troszkę mokrej sprzedać, czy suszyć dalej? Ogólnie to się nie opłaca suszyć, bo przeliczaliśmy, że jakbyśmy sprzedali te właśnie 45 ton, po 800, przy cenie 850, ale przy odbiciu nawet 200 zł na tonie za wilgotność, to byśmy dostali jakieś tam w przeliczeniu tam 29 tysięcy. Coś takiego, tak? Nie pamiętam tam dokładnie, ile tam wychodzi. Pierdol dalej. Pierdol dalej. Nie, no przeliczaliśmy, właśnie mówię, że
jakbyśmy sprzedali te 45 ton około mokrej, no to spekulując, tak przeliczamy, 45 ton mokrej po 860, ale odliczając 20 zł na tonie za wilgotność, a to za 1% wilgotności powyżej 30, to byśmy sprzedali około 200 zł taniej, czyli po 660, to wychodziło tam około 29 z kawałkiem, a susząc to, teraz ta cena jest jakby 1300 w skupach. 1330 nam proponowano netto. Coś takiego. To przy suchej, przy tych 30 tonach, to tam też wychodzi około 39 tysięcy, ale poszło bardzo dużo opału. Poszło 1400 litrów opału. 1300 litrów opału pójdzie na te 30 ton. No niestety, bo jest za wilgotna. No, wilgotna bardzo. Bardzo długo się suszy i 2 dni siedzenia, to odejmijcie sobie te 1300 litrów opału po... Dzieci, schudźcie z tych, kurwa, schudźcie z... Nie róbcie kukurydzy, bo mnie nie opłaca się. Schudźcie z tych błotników, weźcie kalkulator i sobie policzcie. A tu jeszcze jest ten, tu jeszcze jest taki odpad. Fajny. Taka, no. Można płatki sobie zrobić, jak coś chce. Mlekiem zalać i opierdolić z rana. No ten, żeby całodobowo oporowo suszyć. Taki worek starczy na miesiąc może. Żeby suszenia. No, także ogólnie powiem wam, podsumowując, nie opłaca się. Naprawdę nie, opłaca. Nie będzie niczego. No, przy tej cenie obecnie zobaczymy, jak będzie, sprzeda się, ale... Daj Boże, żeby cena... Jak ktoś ma zamiar wysuszyć i sprzedać, to... Od razu. Nie polecam. Ewa Wachowicz. Polecam Piotr. Nie polecam Piotr z kanału CPTR. Dokładnie. Dobra, no zobaczymy. No, na pewno będzie dalej oporowo suszenie. Nie wszystkiego na pewno, ale coś tam będzie, no. U mnie jeszcze nic nie zostało ruszone, nie widać tej kukurydzy, ale tutaj... Majster ma tyle kukurydzy, że się w głowie nie mieści. No nic jeszcze nie ruszane, ale myślę, no po niedzieli coś tam zacząć, nie wiem, troszkę na mokro sprzedać, troszkę suszyć, bo to... Zejdzie się na pewno czasu, zejdzie się na pewno kosztów, co? Jak księgowy wyglądam, kurwa. Waga, kubeczek. I możesz, kurwa, teraz być przedstawicielem teraz możesz być. W Syngencie. Robimy swoją tą odmianę kukurydzy? CPTR V280. Proszę. Zaraz będzie tak suszona do... Kukurydza majstra. Zobaczymy, jak ci sypnie. Zobaczymy, jak ci sypnie. Majster. Można też się zapytać, czy ktoś posiada taką suszarnię. Nie, PRT75MER15. I możecie mi powiedzieć, jakie macie dysze na palniku i jak macie ustawiony tutaj sterownik. Nie, widać. Tutaj ten sterownik z tymi klapami powietrznymi. Nie, ja widzę. Także jak ktoś posiada takie coś, możecie mi napisać w komentarzu. Piotr, masz jakieś jeszcze słowo na koniec? Słowo na niedzielę? Słowo na niedzielę, to poniedziałkowy film to będzie, ale... Ale nie opłaca się. Nie opłaca się. A to nasz kontener, w którym siedzimy całodobowo. Ale robi robotę i 60 wciąga. No. Znaczy no, zobaczycie to przed na pewno. No. A słowo na koniec to... Tak. Firmowy CPTR. Ha! Tir wjedzie, waga, zweryfikuję. Tak, dobra. Spierdalaj. Ale czerwony jak burak, no. Ale to pasuje. Dobra, nara.